Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wiele uwagi poświęcamy w naszych rozmowach rewolucji technologicznej, ale stosunkowo rzadko rozmawiamy o tym, jak badać skutki takiej rewolucji, jak badać społeczeństwo i jak badać nas jako jednostki korzystające z dobrodziejstw rewolucji technologicznej. I dziś właśnie o tym, jak przyglądać się społeczeństwu, skąd czerpać dane i jak je później analizować, porozmawiam z naszym znakomitym gościem, panem profesorem Sławomirem Mandesem z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą m.in. na kierunku socjologia cyfrowa i język i społeczeństwo. Cześć Sławku. Cześć. Dzięki za zaproszenie. Bardzo miło tutaj być w tej audycji. Nam również bardzo miło, bo mamy wreszcie okazję porozmawiać o socjologii. Ja jestem socjologiem, ty jesteś socjologiem, więc mamy przestrzeń być może do porozumienia tematycznego. Jesteś doświadczonym badaczem społecznym, metodologiem badań społecznych, teoretykiem i praktykiem, ale właśnie o tej praktyce chciałabym dzisiaj porozmawiać. Standardowe narzędzia pracy socjologa, takie, które pamiętamy z czasów studiów i takiej wczesnej pracy, którą oboje wykonywaliśmy, to jest ankieta, to jest wywiad, to jest obserwacja. No i na to wszystko wchodzą nowe technologie, które sprawiają, że ankieta jest online, wywiad jest na Zoomie, obserwacja jest na Facebooku. Ile w tym wszystkim jest socjologii dzisiaj? Ile jest człowieka w tych badaniach, które prowadzimy właśnie w taki sposób? A ile tak naprawdę badamy artefaktów tylko, czy produktów, które człowiek zostawia po sobie w sieci? Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie, na które mam wrażenie socjologowie starają się odpowiedzieć na to pytanie. Zaczynają powstawać książki i artykuły na temat socjologii cyfrowej i tego, co socjologia cyfrowa bada. Mówię o tym, żeby podkreślić, że jesteśmy na początku drogi, na początku refleksji nad tą odpowiedzią na to pytanie. I mam też wrażenie, że jesteśmy, przyznam, trochę spóźnieni w porównaniu do innych dyscyplin pod tym względem, w porównaniu na przykład do ekonomii czy do psychologii, z pewnym opóźnieniem implementujemy nowinki techniczne związane z możliwościami, jakie otwiera sieć dla badań socjologicznych. I patrząc na typowe metody socjologiczne, które w socjologii są używane, to myślę, że odpowiadając na twoje pytanie, bardzo dużo zależy, którym metodom się przyglądamy. Wymieniłaś te trzy podstawowe metody, koncentrując się na tym, jak te dane są uzyskiwane. Ja bym trochę rozszerzył zakres tego spojrzenia i niezależnie od tego, że przyjrzałbym się badaniom surveyowym czy ankietowym, jak one się tam czasami nazywają, generalnie, które funkcjonują w socjologii jako badania ilościowe, badaniom jakościowym, które w gruncie rzeczy, to jak powiedziałeś, sprowadzają się do badań polegających na tym, że socjolog, socjolożka pyta respondenta, respondentów o różne rzeczy, czy zbiorowo, czy indywidualnie. A obok tego jeszcze przecież mamy klasyczne badania dokumentów zastanych, szczególnie dokumentów tekstowych. I w tym obszarze wiele się zmieniło, ale w różnym tempie. I niezależnie od tego jeszcze, jakby rewolucja cyfrowa przyniosła ze sobą zmianę, która polega na tym, że pojawiły się nowe dane, które przez socjologię do tej pory nie były po prostu uwzględniane, bo nie było takich danych. To są różne rzeczy. Zaczynając od początku, czyli zaczynając od badań sondażowych, to bym powiedział, że tutaj chyba w największym stopniu nastąpiła zmiana. Ona nastąpiła najwcześniej. Bardzo szybko się zorientowano, że ankietę można postawić w internecie, co niosło ze sobą obietnicę redukcji kosztów. Szybszego tempa realizacji. Wiele sobie po tym obiecywano, ale szybko się okazało, że jest również wiele problemów, które trzeba w związku z tym pokonać czy rozwiązać. Nie wchodząc w szczegóły metodologiczne, no problem jest taki, że bardzo trudno jest udowodnić, czy tak wyrażę się ogólnie, reprezentatywność w ten sposób prowadzonych danych. Czyli tłumacząc na język być może nie socjologów, trudno powiedzieć, kto taką ankietę wypełnia. Tak. I jeśli ją wrzucamy na Facebooka, jak to często się dzieje, to możemy być nieco obok prawidłowych wniosków z takich badań, bo trafiały nam do próby osoby przypadkowe, a często bardzo podobne do siebie i w związku z tym reprezentatywność, o której pan profesor powiedział, może nie być zachowana. I zaczęto eksperymentować. To są eksperymenty już od lat 90., kiedy internet się w miarę rozpowszechnił. I wiele form realizacji badań ankietowych za pomocą internetu się rozpowszechniło, ale powiedziałbym, że dzisiaj taką uznaną formą realizacji badań ankietowych za pomocą internetu jest tak zwana forma mieszana. Czyli łączy się ankietę realizowaną przez ankietera z ankietą realizowaną przez internet.
to daje możliwość porównywania wyników i weryfikacji tego, czy uzyskane w ten sposób dane są reprezentatywne. Możemy sprawdzać, czy w jednej grupie dane są zbliżone, czy podobne do tych danych, które są realizowane za pomocą tej drugiej metody. I ta metodologia w tej chwili, powiedziałbym, już jest w miarę uznana. Ja brałem udział w ostatniej edycji European Value Study, czyli takiego dużego międzynarodowego badania nad wartościami w Europie i dużo dyskutowaliśmy nad tym, czy zastosować właśnie metodę mieszaną przy realizacji kwestionariusza. My jako polski zespół w końcu się na to nie zdecydowaliśmy z pewnych względów, może o których jeszcze powiem, natomiast niektóre kraje na to się zdecydowały eksperymentalnie, żeby zobaczyć, jak to się sprawdzi. I sprawdziło to się, powiedziałem, w miarę dobrze. Natomiast na przykład my się nie zdecydowaliśmy dlatego, że jest kilka problemów, które trzeba rozwiązać, realizując ten sposób badania. No, musimy mieć łatwy dostęp do osób, do których wysyłamy prośbę o wypełnienie ankiety przez internet. Te osoby muszą mieć możliwość wypełnienia tych ankiet przez internet. My musimy mieć możliwość zweryfikowania ich sposobu odpowiedzi. Bardzo łatwo jest tutaj o pomyłkę. Tutaj mogę przytoczyć przykład na to, jak łatwo popełnić tej pomyłkę. Ronald Ingehart, już nieżyjący, bardzo znany taki politolog, który zarządzał światowym sondażem wartości. I on, niezależnie od tego, że zarządzał całym tym sondażem, to również odpowiadał za realizację tych badań w Stanach Zjednoczonych. I w Stanach Zjednoczonych użyto właśnie mieszanej metody. Jakież było jego zaskoczenie, kiedy otrzymał wyniki i okazało się, że w dużym stopniu spadła religijność w Stanach Zjednoczonych. Napisał artykuł na ten temat do Foreign Affairs. Za chwilę wydał książkę, w której ta teza dotycząca Stanów Zjednoczonych pełniła istotną rolę. No i okazało się, że... Że ankiety wypełnili młodzi użytkownicy. Tutaj problem trochę innego rodzaju. Okazało się, że źle połączono dane. Źle połączono dane pochodzące z tych dwóch źródeł i nie zweryfikowano. Nie udało mi się znaleźć szczegółów, które by wyjaśniały, na czym polegał problem z połączeniem tych danych. Natomiast ten przykład dobrze pokazuje, że nie ma jeszcze wypracowanych standardów czy takich metod, które by pozwalały weryfikować wiarygodność tych danych. Może to była ludzka pomyłka, proste, że ktoś źle zapisał, ale fakt, że nie zwrócono na to uwagi, że nie wzbudziło to takiego podejrzenia, no, pokazuje, że może nie tyle jesteśmy na początku drogi, no, ale na pewno jeszcze jest wiele przed nami. To zanim przejdziemy do tych dwóch pozostałych, czy trzech pozostałych typów badań, zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo wczoraj trafiłam w sieci gdzieś na taki raport badawczy z badania prowadzonego we współpracy socjologów, psychologów, kognitywistów i były tam ciekawe wnioski dotyczące tego, czy Polacy są gotowi na to, by kobieta rządziła dużą firmą. To jakby temat był zupełnie nieistotny. Pierwsza odpowiedź brzmiała: 82% Polaków twierdzi, że jest gotowymi na to, żeby kobiety rządziły. Natomiast pod jakby w kolejnym akapicie było napisane, że to była tylko poprawna politycznie odpowiedź i że takie odpowiedzi udzielali Polacy w pierwszych pytaniach. Natomiast później przy wykorzystaniu inteligentnych algorytmów, jakiegoś NLP, kognitywnych struktur docierania do prawdy, okazało się, że trudno powiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda, ale że na takim poziomie głębokiego zaangażowania ta odpowiedź była tylko 25%. I czy to też są jakieś nowe sposoby wykorzystywania technologii właśnie do tego, żeby dotrzeć do tak zwanej prawdy, chociaż my socjologowie zawsze bazujemy na deklaracjach, więc tutaj nie ma mowy o prawdzie, ale ta rozbieżność pomiędzy 82 a 25 punktów procentowych była na tyle istotna, że pomyślałam, że to chyba jest zupełnie nowe okno, którego jeszcze nie wykorzystujemy, żeby jakoś weryfikować tę jakość odpowiedzi też i to, co nam ludzie mówią w tych ankietach. Czy to też już jest stosowane na szeroką skalę, czy to zupełny przypadek, czy takie badania gdzieś tam powstały? Ja tego badania nie znam, więc trudno mi się odnieść do szczegółów, na ile wiarygodne są te wyniki. Natomiast to, mówisz, to na pewno od początku rozwoju badań kwestionariuszowych weryfikowano wpływ sposobu zadawania pytania, tego, kto zadaje to pytanie, w jakich okolicznościach, na odpowiedź. Problem z tego rodzaju badaniami polegał na tym, że jak w ogóle badania kwestionariuszowe były kosztowne i uzyskana w ten sposób wiedza była trudna do zastosowania. I pod tym względem dużo się zmieniło, że w tej chwili rozwija się coś, co się nazywa tak zwane panele internetowe, które pozwalają na prowadzenie eksperymentów sondażowych. I to jest
bardzo istotna, jedna z tych istotnych zmian, która w świecie badań sondażowych nastąpiła. Panele internetowe w uproszczeniu to jest zbiór osób, które zgłaszają się do firmy, mówiąc, że są gotowe uczestniczyć w badaniach. W Polsce to się dopiero rozwija, widać wyraźną konkurencję kilku dużych i małych graczy dążących do stworzenia takich wiarygodnych paneli. Natomiast oczywiście znowu w Stanach Zjednoczonych to już jest dosyć rozwinięte i mamy ten Amazon Tour, gdzie nie wiem jaka tam jest pula, ale ileś set milionów bodajże ludzi jest chętnych i gotowych, żeby brać udział w takich kwestionariuszach. I badacz siada do komputera i wpisuje sobie profil osoby, która go interesuje i możesz bardzo szczegółowo sprofilować sobie osoby, w ten sposób skonstruować próbę, którą możesz badać. I teraz te panele z jednej strony możemy wykorzystywać do badania typowych badań na próbach reprezentatywnych, z czym jest pewien problem związany z tym, że no mimo wszystko, nawet jeżeli mamy dużą pulę tych osób, które są w tym panelu, to i tak to są osoby, które się zgłosiły, i tak są to osoby, które są zainteresowane udziałem w badaniu, bo otrzymują za to wynagrodzenie. Ja sam przyznam, podglądałem na stronach Facebooka, są takie profile facebookowe osób, które biorą udział w takich panelach. Widziałem, jak się wymieniają informacjami na temat. Gdzie ile płacą. Tak, dokładnie. Jakie są dobre badania, w których warto wziąć udział i kogo się szuka. Więc to pokazuje problem skonstruowania tego panelu i wykorzystania takich paneli do badań reprezentatywnych. Natomiast one są bardzo dobre do robienia takich badań, które weryfikują na przykład to, jak sposób zadawania pytania wpływa na odpowiedź. Ty wspominałeś o tym badanie, ja wczoraj na profilu profesor Natalii Letki przeczytałem informacje z świeży news i badań, gdzie wykorzystując tą metodologię weryfikowała, jak sposób sformułowania pytania wpływa na odpowiedzi dotyczące stosunku do emigrantów. No i znowu, okazało się coś, co my skądinąd z metodologii już od dawna wiemy, że forma zadawania pytania wpływa na odpowiedzi i że trzeba bardzo na to uważać. I myślę sobie, że dostaliśmy w tej chwili właśnie po postaci tych paneli bardzo potężne narzędzie, które pozwoli nam przygotować kilka pytań dotyczących tego samego zagadnienia, zweryfikować to, jakie wyniki uzyskujemy, jak się różnią te wyniki, żeby lepiej zadawać pytania. I możemy to zrobić w miarę tanio, to znaczy nie musimy przeprowadzić dwóch równoległych sondaży, żeby sprawdzić, które pytanie jest lepsze od drugiego, tylko możemy przeprowadzić eksperyment. To jest w ogóle, skąd jak już jestem przy panelach, to może warto wspomnieć, że rozwój paneli powoduje, że nie wiem, czy wraca do socjologii, bo ona chyba nigdy nie była jakoś w socjologii rozwinięta, ale rozwija się metodologia eksperymentów socjologicznych. My myślimy o eksperymentach. Laboratorium, probówki. Ja raczej myślę studenci amerykańscy albo szczury w laboratorium. Był taki pan Zimbardo, prawda? Był taki Skinner. Z etyką badań tutaj nie mijaliśmy się nawet w drzwiach. Tak mówimy studentom na wykładach, panie profesorze. Mam na myśli psychologów, którzy są, to jest podstawowa metoda, no ale eksperymenty są prowadzone na małych grupach, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. No. Sukcesem jest sytuacja, jeżeli się uda eksperymenty powiedzieć w kilku różnych krajach, co się w niewielu przypadkach zdarza. I nagle dostajemy w postaci tych paneli możliwość przeprowadzenia eksperymentów socjologicznych. Czytałem niedawno taki artykuł z działki swojej socjologii i religii. Przedstawiono badanym dwa fragmenty z Koranu, lekko zmodyfikowane, żeby zobaczyć, jak oceniają te fragmenty Koranu, jaki jest stosunek ich do tych fragmentów. I możemy zobaczyć, jak w tym przykładzie, jak w tym wypadku sposób tłumaczenia Koranu wpływa na odbiór treści. I tego typu badań możemy robić bardzo dużo. No, w Polsce jesteśmy na początku drogi, w związku z tym, że paneli jest dużo, ale nie byłbym w stanie tak powiedzieć, który z tych paneli jest najbardziej wiarygodny. Firmy na razie tworzą. Doświadczają, sobie, gromadzą. Gromadzą te osoby, które chcą w tym uczestniczyć, eksperymentują z doborem tych osób, badacze eksperymentują z wykorzystaniem tych paneli. Natomiast na pewno będzie to istotna zmiana, jak już się te panele rozwiną, będziemy mogli prowadzić tego typu eksperymenty socjologiczne, to nie będzie duży koszt. No, nie wiem, jaka w tej chwili jest cena w tych poszczególnych firmach, ale to nie musi być, to nie są duże koszty. Na pewno nie są tak duże, jak w przypadku
badań ankietowych realizowanych twarzą w twarz. Wspomniałeś o treści i o tłumaczeniu Koranu, czy o odbiorze treści. To chyba ta ostatnia jakby specyfika badań, o których wspomniałeś, czyli właśnie dzięki technologiom możliwość badania języka, czy badania komunikacji, czy badania korpusu językowego. Tu chyba otworzyło się poletko, bo jakościówka oczywiście zyskała też na tym badania twarzą w twarz, wywiady, to nie o wszystkim dzisiaj zdążymy powiedzieć, ale to też na pewno zyskało dzięki rozwojowi chociażby mediów komunikacyjnych, ale te badania korpusowe to jest chyba taka przestrzeń, która ewidentnie, można powiedzieć, zrodziła się właściwie od zera dzięki zautomatyzowanemu na przykład analizowaniu treści. Badania korpusowe na pewno tak, aczkolwiek no, samo pojęcie korpusu funkcjonuje w językoznawstwie już od bardzo dawna. Korpusu, czyli zbiorów, dużych zbiorów tekstów. Których nie trzeba analizować na piechotę i czytać wszystkiego teraz. To zaraz nie tak prędko. Najpierw zbieramy korpus, prawda? Mam na przykład Narodowy Korpus Języka Polskiego, który sobie wisi i można wygooglować w internecie. No i to jest zbiór tekstu z Wikipedii, z gazet, z książek. No, zbieramy dużą ilość różnorodnych tekstów. To może być próbka, która rości sobie prawo do tego, żeby twierdzić, że jest reprezentatywny dla języka polskiego, ale możemy na przykład, nie wiem, wziąć zbiór powieści XIX-wiecznych, często analizowany przedmiot badań ze względu na to, że wygasły prawa autorskie. Więc wszystko, każdy zbiór tekstu, mały i duży, może być przedmiotem analizy i od dosyć dawna się prowadzi takie badania. Tylko dopóki nie było komputerów, prowadzono je w sposób na piechotę. Po prostu liczono słowa, na przykład na piechotę. To zajmowało oczywiście długo czas. Pojawienie się komputerów przyspieszyło ten proces, ale generalnie nie zmieniło istoty natury tego procesu. Natomiast pojawienie się sieci wprowadziło tutaj istotną zmianę, bo nagle okazało się, że można gromadzić nie 100 powieści XIX-wiecznych, nie 1000 powieści XIX-wiecznych, prawda? Tylko całą Wikipedię można zeskrapować, a można, to robi Facebook, wszystko co my z Facebooka wpisujemy, ściągnąć i stworzyć z tego tekst. I mamy tak naprawdę ogromne, niewyobrażalnie duże, tak się wyrażę, w porównaniu do tego, co można było zrobić ręcznie, zasoby tekstu. No i teraz wchodzi ten przełom, który polega na tworzeniu pewnych modeli języka. Można tworzyć taką matematyczną reprezentację języka. Nie podejmuję się wytłumaczyć teraz w taki sposób zrozumiałem, na czym polegają te modele języka. Powiem tylko tyle, że te matematyczne reprezentacje języka umożliwiają przeprowadzenie operacji matematycznych na tych reprezentacjach. I teraz, stosując te modele języka, możemy analizować tekst. Tutaj muszę powiedzieć, że socjologia jest bardzo w tyle za niektórymi naukami społecznymi. Ta metodologia jest bardzo powszechnie wykorzystywana w naukach politycznych. No właśnie, 2 tygodnie temu tutaj rozmawiałam z profesor Magdaleną Słok-Wódkowską i Łukaszem Nawaro, którzy analizowali akty prawne i powiedzieli o kilkuset tysiącach stron, które dzięki takiemu właśnie zautomatyzowanemu analizowaniu mogli szybciutko przepuścić przez, w 15 minut powiedział Łukasz, przez program algorytm i już wiedzieli, które akty, z których zapożyczają, więc to jest przyspieszenie chyba niewyobrażalne. Tak, że dużo w tej analizie zależy od tego, jakim modelem do analizy się posługujemy, tak? No bo zebrawszy teksty, możemy wyciągnąć proste informacje o tych tekstach, liczba słów, konkordancji, kolokacji i tego typu informacje. Czyli powiązania pomiędzy tymi słowami, tak. Ale jeżeli chcemy zobaczyć, na ile ten zasób, który sobie stworzyliśmy i stworzyliśmy korpus, jakie ma cechy charakterystyczne i odnieść go na przykład do języka polskiego w ogóle, no to potrzebujemy ten model. I im bardziej wyspecjalizowany model stosujemy, tym lepsze efekty uzyskamy. I tutaj na szczęście ogromne pieniądze w rozwój takich modeli języka inwestują firmy, które są żywo zainteresowane właśnie przetwarzaniem języka naturalnego. Oczywiście tutaj Google, Facebook wspomniany, ale w Polsce bardzo ciekawe rzeczy Allegro robi. Z oczywistego powodu, no po prostu są zainteresowani tym, żeby analizować na przykład komentarze, które kupujący wpisują pod zakupami, żeby szybko wyłapywać skargi, interpretować te skargi, żeby to było robione automatycznie. No, tak jest w zasadzie Facebook szuka właśnie dobrych modeli, które będą szybko identyfikowały mowę nienawiści. Czyli szuka się takich narzędzi, które będą rozpoznawały znaczenie tekstu. I nacechowanie emocjonalne. Nacechowanie emocjonalne tutaj, to ja bym powiedział, że w pewnym
mojego punktu widzenia to nawet może być trochę prostsze, no bo to nacechowanie emocjonalne, czy tam sentyment, natomiast wyłapanie znaczenia, jakie ze sobą niesie, czyli spowodowanie, że, mówiąc tak metaforycznie, komputer rozumie tekst, jest trudne. I im większe mamy zbiory danych, z których możemy stworzyć te modele językowe, tym lepsze mamy narzędzie do wyłapywania subtelnych znaczeń tekstu, prawda? Wszyscy wiemy, że możemy różne rzeczy wpisać, wstawić, na przykład gwiazdki, ludzie sobie różnie radzą, prawda, wpisując różne czasami nieprzyjemne rzeczy do internetu, wiedząc, że są monitorowani, i to jest taki wyścig zbrojeń, prawda? Ludzie kombinują, żeby móc... Próbują obejść te. A z drugiej strony firmy stworzą coraz lepsze modele. No i znowu, no, u nas jest, to się rozwija, niesamowite rzeczy robi Instytut Podstaw Informatyki PAN, wspomniana Allegro, parę jeszcze innych firm, aczkolwiek się z tym nie dzielą, a Allegro akurat się dzieli tymi modelami. Można wykorzystywać, ale to wymaga dużych pieniędzy niestety, więc na razie, że tak podglądamy to, co się robi dla Langi. Natomiast wykorzystuje się takie analizy w politologii, no bo tam mamy łatwo dostępne duże zbiory danych. No mamy mowy parlamentarne. No bo to wiadomo, że to się wszystko spisuje i wystarczy zeskanować, jeżeli to jest w papierze i mamy, nie wiem, od II wojny światowej możemy sobie analizować. Mamy zresztą korpus mów parlamentarnych dla Sejmu, więc jeżeli ktoś chce, może sobie ściągnąć ten korpus mów parlamentarnych i go analizować. I to są łatwo dostępne. Dla politologów jeszcze są ciekawe analizy gazet, na dużą skalę analizują. W socjologii jest to cały czas, powiedziałbym, dosyć rzadko wykorzystywane. Obok politologii bardzo się analiza tekstu rozwija w językoznawstwie, ale też w filologii, generalnie w badaniach właśnie te wspomniane powieści. Można analizować wszystkie dostępne powieści XIX wieku, żeby zobaczyć, jak się zmieniał typ bohatera, prawda? W jaki sposób go charakteryzowano, jakich słów używano. Bardzo ciekawe analizy. Mam nadzieję, że socjologowie zaczną wykorzystywać, chociaż no tutaj to jeszcze chyba dużo przed nami. No właśnie, to o tym, co przed nami na zakończenie, bo możemy tak pewnie tutaj jeszcze kilka godzin rozmawiać o rozwoju różnych metod i o ciekawych przykładach tych implementacji tych metod w projektach badawczych. Sławku, w obliczu tej całej mnogości treści, korpusów, danych i tego, co nas otacza, jakbyś powiedział, jakie jest dzisiaj główne wyzwanie dla socjologa? Czym zajmuje się dzisiaj socjolog? Bo ja też pracuję kilkanaście lat tutaj i w ciągu tych kilkunastu lat ja sama zauważyłam, że moja praca zmieniła się kilkukrotnie. Dzisiaj robię zupełnie co innego niż na początku i nie chodzi tylko o rozwój naukowy, ale chodzi przede wszystkim o sposób gromadzenia danych, przeprowadzania ankiet ulicznych, sond, różnych rzeczy, których dzisiaj właściwie nie robimy. Co dzisiaj twoim zdaniem jest kluczowym zadaniem socjologa? Po pierwsze, chyba socjologowie, to tak jest moja opinia, powinni trochę przestać patrzeć w przeszłość, bo za bardzo patrzymy w przeszłość. Weber, Durkheim, Bourdieu. Przy całym szacunku, jakby to są autorzy, którzy zajmowali się społeczeństwem, które bardzo różni się od tego, którym my żyjemy. To jest jeden z powodów, dla których chyba socjologowie nie zwracają uwagi na te zmiany w metodologii, ale też nie dostrzegają, że pojawiają się zupełnie nowe dane. O tym nie rozmawialiśmy, prawda? Koncentrując się na tych metodach, które są znane dla socjologów i się rozwinęły dzięki efektowi sieci. Natomiast no, jest cała masa różnych danych, które nie były dostępne. Ekonomiści bardzo dobrze wykorzystują te metody. Literaturoznawcy wykorzystują te dane, które są dostępne, a które wcześniej nie były dostępne. To powoduje, że bardzo często mówi się o rozwoju takich obliczeniowych nauk społecznych, mając na myśli jakby grupę nauk społecznych, które wykorzystują komputery, wykorzystują ich obliczeniową moc do analizowania bardzo różnych danych i bez różnicowania na charakter tych danych. Bez takiego podziału, który na przykład jest bardzo mocno zakorzeniony w socjologii, że to są dane ilościowe, to są dane jakościowe, prawda, to jest tekst, to jest coś. My tkwimy w takich przegródkach, okopujemy się w nich i często można spytać, a ja jestem ilościowcem. To znaczy co? To znaczy, że mam ten swój jeden ulubiony sposób pozyskiwania danych. Jeżeli czegoś się mogę o interesującym mnie przedmiocie dowiedzieć, korzystając z innych danych, po nie sięgnę. Więc myślę sobie, że socjologowie i socjolożki muszą trochę wyjść z tych swoich okopanych obozów i rozejrzeć się szerzej i korzystać z danych, które są i uczyć się korzystać
I też trzecie wyzwanie, no, uczyć się korzystać z nowych narzędzi, które może na pierwszy rzut oka nie są łatwe w używaniu, nie są tak przystępne i przyjemne, jak na przykład SPSS czy kartka papieru, na której sobie można zapisywać interpretacje, jakie się pojawiają w głowie pod wpływem lektury wywiadu, ale dać szansę, bo inaczej myślę sobie, że socjologia się rozdrobni na poszczególne dyscypliny i roztopi się właśnie w tej ogólnej, obliczeniowej nauce społecznej. Pracę domową nam zadałeś, nam socjologom, ale też no, zwróciłeś uwagę na no, niełatwą kondycję nauki w ogóle dzisiaj, bo przecież to nie tylko socjologa musi zderzyć się z tymi wyzwaniami związanymi z nowymi technologiami i nie tylko. Nie wiem, czy udźwigniemy to do następnego spotkania, ale zapowiedziałeś już kolejną rozmowę między słowami, rozmowę o danych i o nowych zasobach danych, o których dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć, więc liczę na to, Sławku, że dasz się jeszcze zaprosić i wrócimy do wątków stricte socjologicznych, których tu na antenie nie ma wiele, więc musimy doreprezentować naszą dyscyplinę. Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą opowieść o tym, jak zmieniają się metody badań społecznych, o tym, jakie metody mogą teraz być wykorzystywane, ale my też jako badani możemy stanąć w obliczu właśnie udziału w takim panelu, chociaż my socjologowie to chyba akurat nie, ale słuchacze, nie socjologowie pewnie mogą zgłosić się do takiego panelu i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Dziękuję ci pięknie. I ja również dziękuję. Naszym gościem był profesor Sławomir Mandes z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca teoretyk i praktyk, metodolog, socjolog religii, mogłabym wymieniać bez końca, ale do tego jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci.